Witam was wszystkich bardzo gorąco na moim kanale. Ja jestem Kajbi, a w tym odcinku chciałbym pograć z Diabełkiem w Clan Siege'a. Także chyba możemy zaczynać. Diabełek ma w ogóle 24 poziom, ja mam 33, to się wszystko wyrówna, to nie ma problemu. Clan Siege jest dość w sumie mocno ulepszony od ostatniego razu, jak grałem. Widziałem, że są dodane wieżyczki snajperskie. Tam zombie chyba zostały dodane jeszcze. Więc no. Widzimy się w takim razie, jak już się tutaj wszyscy zbiorą. Także zostaje jeszcze jedna osoba. A wy, jeżeli chcecie, możecie zostawić w tym momencie łapkę w górę, napisać komentarz pod spodem. I zapraszam was wszystkich bardzo gorąco do oglądania. Ja będę od czasu do czasu się odzywał, komentował, a tak to postaram się skupić bardziej na grze. Więc na razie będziemy próbować podciągnąć nasz tutaj wózek, sztaran, pod przeciwnika. Ja może pójdę ich tam trochę powybijać. Bardzo. Już mam jednego fraga. A nie. Ciekawe. O, proszę bardzo. To nic nas nie zatrzyma. A nie. Nie będzie. Aj, zero naboi. Szybko. Super. O, dobra. I zginęli. Ale ile? 6 razy? 5. No, 5 razy kogoś zabiłem, więc jest dobrze. Ostatnio pamiętam, jak tak całkowicie na sile potrafiłem. To był naprawdę bardzo dobry strzał. To był chyba na najgraniu jeszcze. W ogóle te czempiony. Te champion rider. Nie, tu podchodzisz. No gdzie mnie tu... Przepraszam bardzo. Ja mam tutaj pożonie wykokszone bronie, dużo pieniędzy, no. Człowieku. Proszę bardzo. Coś nie tykło. Idziemy dalej. W sumie mam fajną taktykę na ten meczek. Zaraz wam pokażę jaką. Tak my się tu sobie przejdziemy. Ten na sam koniec do tego domku. To nie ten jeszcze. Tutaj to. Idziemy sobie w górę. Zobaczmy, jak sobie radzi tutaj z nami diabełek. Sprzedam? No. To chyba nie sprzedam. Bo to jest... To ma być odcinek z diabełkiem, więc... postaram się jakoś bardziej przy nim chodzić. Na razie nie mam z nim kontaktu, za bardzo może nam przyjmuje na czacie coś zaraz. Nieważne. Tak, teraz próbujemy to wygrać. Potem, jeżeli już ten meczek się skończy, pokażę wam, jak wygląda nasz fort. Szczerze, nie w tego chciałem trafić, ale niech będzie. Aj! Gdzie ty mnie tu z tymi rakietami? Nie zdążyłem. Dobra, nieważne. Najgorsze jest to, że jeżeli już się zginie, to trzeba od razu od samego spawna iść tam do tego wózka i go dalej tam ciągnąć. My go w ogóle nie ruszamy. Halo, o co chodzi? Przepraszam bardzo. Gdzie mi tu? Do widzenia. Już nie ma was. A, to by było. Nie wiem za bardzo, co teraz mam mówić, szczerze powiedziawszy. Serio, bo tak strasznie dziwnie się czuję. No nie, tak nie, bo zaraz będziemy mieli strzelę na sura. Wiedziałem, że będziemy strzelać. Aj, nie trafiłem, nie! Szybko, coś trafię jeszcze. Aj, coś jeszcze tam trafię. No ślepo! Aj, i nie trafiłem niestety nic. To teraz pokażę wam, jak wygląda nasz fort. Tutaj ktoś w ogóle odszedł z naszego teamu. Dobra, no to co? No to proszę bardzo, tak wygląda nasz fort. Tutaj mamy
polepszony zamek, tak, mury mamy właśnie z wieżyczki obronne. Tam mamy w ogóle, proszę bardzo, te zapiaczki, o, schodzą sobie tutaj. Więc mój team niech leci, ja sobie stanę na wieżyczce i będę tutaj kampił. No to co, no to zaczynamy. Okej. Okay. W ogóle ten wózek tutaj. Już tutaj? Bardzo szybko. Ja się tutaj może bardziej skryję za tym, albo w ogóle przyjedę na inną wieżyczkę. O, widziałem, gdzie jest. Widziałem. Teraz się takie teraz. Strzał ostrzegawczy, tylko że nie trafia. Dobra, poszedł. Nie ma. Nie ma. Nie, no nie mogą podejść do naszej bramy. No nie wierzę, no. Nie mogą tu podejść, nie ma takiej opcji. Aj, nie tam. Jej, czekajcie. Jestem za blisko już. Tak za szybko, za blisko. Zamiast trzeba się bardziej postarać, bo oni już tutaj. Za wysoko. Dobra, nie będzie. Brawo! Brawo ty! A nie, nie będzie, nie będzie, że atakuje bramę. Nie będzie, że atakuje bramę. Nie będzie, że atakuje bramę. Nie macie tu! A, już jest defending. No super. Faktycznie. Low kill. Trzeba wyjść z wieży snajperskiej, bo muszę teraz kampić tam, siedzieć i strzelać. Teraz to już oni na pewno wygrają, bo się nie da cofnąć tego łuska z tego, co ja kojarzę. Wow, jakbym teraz trafił podwójny. Wow, za bardzo się rozpędziłem. Ale czekajcie. Wow. Da się cofnąć muzyk? No faktycznie, Michał, brawo. Brawo ty. Brawo, udało ci się to. Faktycznie. Super. No przecież lepszy zamek. Defeat. Ale było dobrze. Więc ja teraz was zapraszam na drugą część, już taką bardziej z grą. Do zobaczenia. Także teraz będziemy grali we Flag Capture z Diabełkiem właśnie. Coś nam w ostatniej rundzie tej dobrze Diabełek powiedział, nie pykło. Coś nam się nie udało, ale nie ma co się przejmować, lecimy dalej. Teraz będziemy na flagach. Postaramy się jakoś zdobyć, postaramy się to wygrać. Ponieważ nie może być tak, że przegrywamy, kiedy jesteśmy lepsi od przeciwników. W sensie bardziej teoretycznie. Zobaczymy, jak to nam pójdzie. Na razie jesteśmy sami. Może ktoś dojdzie.
może. Nie żartujcie. Dobra, to my widzimy się już, jak będzie tutaj ktoś na arenie. Dobra, jesteśmy już na drugiej arenie, ponieważ na tamtej nikt nie wchodził, więc po prostu zmieniłem. I zobaczymy, jak nam pójdzie we Flag Capture. Przepraszam. Z góry. Dobra, powiem tak. Jeżeli tu nikt nie wejdzie... Jeżeli tutaj nikt nie wejdzie... Więc tak, teraz z diabełkiem pójdziemy na duela o skrzynkę, tą najmniejszą. Ja zaakceptuję tą najmniejszą, a postawię na tą największą. Jakby diabełek właśnie wygrał. I teraz, sprawa jest taka. Będę grał tylko nożem. Zwykłym nożem. Zobaczymy, czy uda mi się pokonać diabełka, który ma 24 poziom. Więc co, no to lecimy. Go! Nie wiem, czy w ogóle się tak da, bo jeszcze tak nie wygrałem. Tą skrzynkę dostaję, bo się trzeba zaakceptować i można jeszcze jakoś tam dodatkowo coś tam kliknąć na niebiesko się zaznacza wtedy. To możecie mi napisać w komentarzu, co się wtedy dzieje. Poza tym ładny moment skina, to nie zmieniłem. Jeżeli mnie dołączy diabełka, to ja nie wiem. Coś w ogóle nam ostatnio te składy nie idą. No nie żartuj. Nie żartuj, proszę, nie, no. Już bez takich, okej, okay, no. Ja rozumiem, raz czy dwa można. Okej, okay, no ale... Zróbmy inaczej. Zaprośmy diabełka. Zaczekaj, aż dojdzie. Nie wiem, czy on zaakceptował to w końcu, czy nie. Ale dobra, diabełek wchodzi, ja mam najmniejszy nóż na najmniejszym poziomie. Zobaczymy, czy wygram. On pewnie się jakoś troszeczkę jeszcze delikatnie podniesie, żeby były mniej więcej wyrównane szanse. Więc lecimy. Konektujemy i wchodzimy. Proszę, żeby było. Ja po prostu proszę. Na ice... Jejku, wybrałem losową mapę. Michał, coś... Nie... A dobra, nieważne, ale działa. Ale działa. Zobaczymy, czy będziemy razem. Jesteśmy razem, wszystko działa i super świetnie. Go. Jejku, to jest troszeczkę ciężkie. Najmniejszy nożem to jest naprawdę ciężko zabić, wiecie? A wiecie, co jest najgorsze? Że się to nie da zmienić broni. A dało się. Let's go! Yes! Mam jednego killa nożem. Dobrze, jest dobrze. Super. O, mamy zbrojkę. Super. Na serduszka, zbrojka. Dobrze, jak pan się zdaje. Nie wiem, czy to jak widzę. Chyba nie, ale to dobrze. Jejków. Uchy, jakieś tu latają. Ojejku. No ciężko, ciężko powiem. Ciężko, ciężko. Ciężko będzie. Dam radę jeszcze. Ten filmik już zmontuję później na telefonie, ale okej. Okay. Damy radę. Ej, no nie! Chwila. Mamy. Ale mamy. 4-2, proszę bardzo. Najmniejszym nożu.